Taniec z gwiazdami, pierwsze treningi za wami, jak jest? Może Mikołaj pierwszy, bo to ty będziesz gwiazdą w tej parze. No tak, ja jestem jako gwiazda w tej parze, natomiast no, nie ma co ukrywać, jakby no, z Sylwią wywodzimy się z jednego programu, zatem no, jesteśmy, przynajmniej moim okiem jesteśmy, postrzegam nas na równi. Sylwia mnie uczy, co jest zrozumiałe, bo całe życie tańczy, a ja nigdy nie tańczyłem. Jedyne moje doświadczenie to jest jakieś tańce, nie wiem, na weselach, czy jak czyli każdy na imprezach, czyli praktycznie nic. Śmieję się, że na sali tanecznej nie ma baru, więc nie ma się tam jak po prostu podeprzeć, żeby nie tańczyć przez chwilę. No pierwsze treningi, no początkowo ciężko, no bo oczywiście technika i każdy szczegół jest ważny i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz to trzeba zrobić. Ale jak już powolutku zacząłem to łapać, ta płynność przychodzi, to powiem szczerze, że nawet jest to przyjemne, aż się dziwiłem, że to może być tak przyjemne. Choreografia już troszkę ciężej, no bo to są nowe rzeczy, jakby ciąg nowych rzeczy. Jestem po prostu w szoku, jak widziałem, jak Sylwia z choreografem ustawiali choreografię do pierwszego tańca i zajęło nam to 50 minut i od razu to tańczyli perfekt. A ja po prostu odcinkami, kawałeczek, trzy kroki, kolejne trzy kroki, trzy kroki. I mówię, Jezus, jak to jest możliwe? Czy ja jestem, tak mówię, zacofany, że nie jestem w stanie tego opanować? No ale nie, po prostu oni mają już tak daleko zakodowane, że przyjmują te nowe rzeczy w mig, więc jakoś się tym strasznie nie przyjmuje. Generalnie bardzo pozytywnie. A ty, Sylwia, jako ekspert, jakbyś oceniła podstawy, które ma Mikołaj? Od czego zaczynacie? Tak. Mikołaj nigdy nie tańczył, więc nie ukrywam, że jest trochę ciężko, bo jeszcze jest troszeczkę kwadratowy. Ma też, wiadomo, jest bardzo wysoki, ma długie ciało. W tańcu czasami ciężko skoordynować to długie ciało, jednak całe życie żyje w sporcie, więc ma dobrze rozbudowane mięśnie i ma świadomość ciała, więc to jest plus. Od tenisa jest w miarę skoordynowany. Ewidentnie nie jest takim feelingowcem, że on czuje, że zrobi to tak, a tak, tylko ewidentnie trzeba mu pokazać i on to super zrobi. Bardzo zadaniowcem. Tak. Zadaniowcem, ale nie ukrywam, że ja też zawsze byłam zadaniowcem, więc mi to odpowiada. Jest zdolny, bardzo się przykłada. Powoli się zaczynają schody, bo jest tego coraz więcej, ale na przykład bardzo fajnie zapamiętuje choreografię. Dla osób spoza tańca bardzo ciężko jest zapamiętać ciąg kroków. Jak ćwiczymy sobie technikę, tam jakiś walk, jakieś raz, dwa, trzy, to jest łatwo, ale jak już robimy ciąg figur, jest ciężko, ale Mikołaj bardzo dobrze zapamiętuje. Nawet czasem tak mi mówi. Bang, 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 bang. A ja mówię, licz, to nie jest bang, bang, o nie, bang, a potem tu bang, bang, bang. Tak, no mi to jakoś tak przyjemniej to liczenie na bęk albo cyk wychodzi. Ale efekt jest pozytywny. Tak, ale jak to tańczy to bang, 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 to pamięta całą choreografię i szanuje to bardzo, żeby umie też choreografię zatańczyć sam.